Dzień dobry, witajcie, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj ruszamy na szlak. Wstaliśmy o 8, ale wcale się nie śpieszymy, gdyż naszą dzisiejszą trasą jest Lubań, szczyt Lubań. Trasa nam zajmie około 5 godzin, tak liczę, mniej więcej, ale nie wiadomo też, jakie sobie długie przerwy zrobimy, dlatego wcale się nie śpieszymy. Pogoda jest taka se, że tak powiem, jest taka sobie, bo jest bardzo pochmurno i tak cały dzień ma być. Nie będzie dzisiaj słoneczka, nie będzie dzisiaj widoczków. Temperatura ma być maks chyba 17-20 stopni, tak w porywach. Nie powiem, że jest to idealna pogoda na szlak, bo nie lubię, jak jest za gorąco. Troszkę też padało rano, ale według prognoz ma nie padać dzisiaj, tylko cały czas ma być niebo mega zachmurzone, więc no widoków pewnie nie będzie, chociaż zobaczcie. No tragedii nie ma, bo coś tam widać, zobaczymy, jak będzie na szlaku. Także teraz się pakujemy, jakieś bułeczki na trasę sobie weźmiemy. No, zrymowało się fajnie, okej. Dobra, no więc pakujemy się i za chwilę ruszamy do Kluszkowic stamtąd. Ja mam rozpiskę oczywiście, tak, żeby nie było na każdy dzień. Stamtąd idziemy na przełęcz Snoszka, coś takiego. Tam zostawimy samochód i idziemy niebieskim szlakiem. Zobaczymy, bo tak patrzę tutaj według mojej rozpiski, jak dojdziemy do Lubania. Możemy jeszcze zejść na średni groń, zobaczymy, jak nam się będzie chciało. Zobaczymy też, jak mój mąż się będzie czuł, bo jak już wspominałam na wcześniejszych filmikach, mąż choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, więc u niego sytuacja wygląda tak, że w każdej chwili się może spierdzielić, w sensie jego stan zdrowia. I może po prostu nie wstać z łóżka i no. Bez szczegółów. Także dzisiaj się czuję na tyle dobrze, że myślę, że damy radę zrobić ten szlak, około 16 km. Dobrze, już za długo gadam, także pakujemy się i zaraz ruszamy w drogę. Słuchajcie, popieprzyłam totalnie dni, wzięła mnie tą kartkę. I tak patrzę, piątek, czy dzisiaj nie jest piątek, dzisiaj jest wtorek. Więc nie Lubań, Lubań mam wpisane na piątek. Dzisiaj mamy Turbacz, ale trasa jest totalnie podobna, bo też 16 km, czyli około 5 godzin. Więc jedziemy do Łopusznej. No i tam będziemy sobie spacerować. No, także to takie małe sprostowanie. No, idziemy na szlak. Słuchajcie, padało całą drogę, jak jechaliśmy. Ma padać jeszcze do 12, jest 2 godzinki, półtorej. Zostawiliśmy autko, wkraczamy na szlak, na Turbacz. Ale nie jesteśmy sami, przed nami para też szła. I zaczynają się schody w dół, lecimy na Turbacz.
No już zadyszka jest, bo pierwsze podejście było dość strome, dość wyczerpujące, ale łapiemy oddech i spokojnie tempem idziemy dalej. Nie pada, nie pada, jest coraz cieplej. Na razie jest wszystko dobrze, na razie jest spokojnie, nic się nie dzieje, nic się nie kłóci, nikt nie bluzga, wszystko jest super. Każdy jest zadowolony, uśmiechnięty, nikt nie jest smutny, nikt nie ma problemu i wszystko jest na zwichę. No, na razie jest wszystko git. No, szlak się nieco wypłaszczył, mamy chwilę oddechu, ale też pojawiają się piękne widoczki. No i mrzawka, mam nadzieję, że na tej mrzawce poprzestanie, nie chce mi się wyciągać płaszcza przeciwdeszczowego. Ale jest cudownie. Zobacz, jak jest pięknie zielono, ptaszki ćwierkają. Jest czad. Dotarliśmy do pierwszego schroniska, moi drodzy. Bardzo proszę, tam z tyłu. Podobno pyszną szarlotkę można zjeść, ale my nie mamy czasu, bo my idziemy na turbacz. Temu panu już coś uderzyło do głowy. Nie. Po godzinie marszu zrobiliśmy sobie przerwę na kawkę, ale zaraz się zbijamy, bo jest zimno. Zimno jest, jest 15 stopni i cały czas mrzawi, także musimy się zbierać i się rozgrzać. W sensie marszem. No, było blisko. Ja chyba zejdę tutaj. Dookoła. Kurde, też nie jest wesoło. Oh. Co? Dookoła. Żeby się nie utopić w błocie. W końcu jakieś znaki informacyjne. Pokazują nam, że mamy godzinkę do turbacza, ale co? Wieje jak cholera, wieje, zaczyna się robić coraz bardziej zimno. Och, niech to słoneczko wyjdzie, bo miało być do 12 pochmurno, a potem miało być ładnie. 12 chyba już jest, a chmury nadal wiszą, ale coraz częściej odkrywają się piękne widoki. Że z tym, że wierzchołki, o jak piękne, wierzchołki są za chmurami. Pięknie, no.
Teletubiś, teletubiś, zaczęło padać mocniej, dlatego założyliśmy płaszcze. No i dalej idziemy. Już na zielono. Jezu! Tu jest tyle błota, prawie jak na GSB. Ale przynajmniej jest urozmaicenie. Ale powiem wam, to wygląda. Trzeba naprawdę uważać, żeby nie wywinąć orła. W ogóle ja muszę wam powiedzieć, ja pierwszy raz idę na szlak bez kijów. A dlaczego? Bo zapomnieliśmy je z domu wziąć. I no i powiem wam, o wiele łatwiej się chodzi z kijami. Przynajmniej ja tak uważam. Przynajmniej mi jest łatwiej z kijami. Także będę musiała zapytać właścicieli tam, gdzie wynajmujemy pokój, czy może mają też kije do wypożyczenia, bo mają rowery. Więc może będę miała tyle szczęścia, że kije też będą mieli, bo następną trasę wolę jednak z kijami zrobić. Jest też to bezpieczniejsze, bo można się fajnie przytrzymać właśnie, jak są takie sytuacje, jak jest błoto i tak dalej, korzenie. No, zawsze to dodatkowa para nóg. Do schroniska w Turbaki zostało nam 20 minut według tabliczki. I takie mają piękne widoki, spójrzcie. Jeszcze wy to widzicie? Czad! No nie ma tych widoków dzisiaj, pewnie już nie będzie na szczycie też. Ale i tak jest fajnie, kurczę, trzeba docenić to, co mamy. Bo jest pięknie. Trochę popadało. Teraz już przestało. No ale za to wszędzie jest mgła. Szlak jest ubłocony, śliski, trzeba uważać. Ale i tak jest zajebiście. Nie uważasz, że jest zajebiście, mimo tej mgły? Mimo mgły? Mimo tej mgły. No, nie. Cóż za optymizm, nie? I radość. Jest zajebiście, moje. No. No i moi drodzy, tutaj wśród tej mgły wyłania się nam schronisko pod Turbaczem. Także dotarliśmy do schroniska, potem atakujemy szczyt. No i droga powrotna. Tak, szczyt jeszcze. Tak łącznie wyżej, jeszcze musimy na szczyt dotrzeć. Myślę, że my jesteśmy na szczycie. Nie, jeszcze nie. Także przerwę sobie robimy. Ej, ale udało się, super. Na szczyt Turbacza mamy dosłownie 10 minut, także idziemy od razu. I potem jak będziemy wracać, to zahaczymy o schronisko. Mam nadzieję, że sobie coś tam zjemy czy wypijemy. Może jakąś ciepłą kawkę. Czego się cieszysz? Że jesteśmy blisko. Blisko czego? Szczytu. Będziemy szczytować. W końcu, nie? W końcu.
Dotarliśmy na Turbat, 1310 metrów, widoki są oszałamiające, naprawdę. Jest czad po prostu, tak jest pięknie. Dobra, nie ma co się oszukiwać, nie? Jest mleko wszędzie, z każdej strony nic nie widać. No cóż, no nie mamy wpływu na pogodę. Ja się w ogóle raduję tym, że mogłam pójść na szlak, bo naprawdę jest przecudowny. No nic, ale widoków nie ma. Ale jest pięknie, bo tutaj są ładne, zobaczcie, kwiatki. Wszędzie jest dużo jagód, malin i tak dalej, i tak dalej. Nie no, ja się jaram, wiecie, ja się jaram nawet tym, że po prostu tutaj jestem. Także mam nadzieję, że jak pójdziemy na Lubań, to chociaż wtedy będziemy mieli widoczki. Teraz idziemy do schroniska sobie usiąść, rozgrzać się, wypić gorącą herbatkę. Albo zimne piwo, bo mu obiecałam, że będzie w schronisku. Jak nie będzie zimnego piwa, to nie żyje. No, także szczyt zdobyty. Na GSB jak szłam, to mi się nie udało, teraz mi się udało. Także odhaczone. No, schronisko Turbacz jest tutaj cieplutko. Nie wiem, czy jest czynna jakaś restauracja, idziemy zaraz zobaczyć. No dobra, zamówiłam herbatę zimową i dla mężusia. Jest zimne piwo, nie będzie narzekał, mam nadzieję. Bo przed nami jeszcze połowa drogi, także w tej chwili sobie odpoczniemy. Może coś jeszcze weźmiemy do jedzenia, zastanowimy się jeszcze, bo to jest bogate menu. No i wtedy druga połowa trasy. Nie wracamy tym samym szlakiem, idziemy dookoła. Oby już nie padało. Mimo że no nie jest zimno, teraz już w tych pączach żeśmy się tak nagrzali, także tragedii nie ma. Halo, halo. Zabierzcie mnie stąd. Do domu. Nie. Do domu. Zamówiam Ubera. Nie wiem, czy zapieprzamy na szlak. Odmawiam. Idę pieszo. No, wyszliśmy ze schroniska. Idziemy czerwonym szlakiem teraz do... w kierunku Kiczory, mam nadzieję. Bo nie było na Kiczory. Bo na tabliczkach nie było oznaczenia, gdzie jest Kiczora, a na mapie jest i my idziemy i mam nadzieję, że trafimy, że nie pomylimy szlaku i nie będziemy musieli nadrabiać 10 km. Czyli będziemy pomylać. No, czyli nic nie będziemy pomylać, czyli idziemy dobrze. No i tam troszkę widoczki się pokazują, zobaczcie. No. Tak i tak nie widać na kamerze, ale już tam chmury schodzą, mgła odpływa. Ej, no fajnie to wygląda. Kurczę, no. No, jeszcze z godzinkę. Z godzinkę i by było już wszystko ładnie, pięknie widać. O, fajnie, fajnie. Źle skręciliśmy. Nie ma tutaj oznaczeń, gdzie jest Kiczora i jesteśmy w środku pola, mamy mokre nogi. No. Udało nam się trafić w końcu na szlak i wiecie co? Ale to są widoczki, ale czadowe. Idziemy na Kiczorę, może tam będzie jeszcze coś piękniejszego. Ale jest ogień, jest czad. Jaram się, jaram. Mega, ale to wygląda cudownie. Te chmury jak tak schodzą, nie? To jest po prostu czadowo. Czadowo. A tam po tamtej stronie drugiej. Tam widać wioseczki. Jest mega. Am I dreaming? No. I'm living in my dream. No spójrzcie, spójrzcie, słońce wyszło. Słońce wyszło i się odsłoniły te piękne widoki. To jest to w ogóle, na co my się czekali dzisiaj cały dzień. Jest tak pięknie, że mnie nie tutaj została. No ale niestety, musimy lecieć. Męża zaczynają boleć stawy, także musimy zapierniczać. Ale ten widok tutaj to jest po prostu...
prostu kuźwa obłęd, nie? To jest obłęd, jest tak pięknie. Ach, czadowo. Schodzimy właśnie z Kiczory i powiem wam, ja wiedziałam, że te chmury dzisiaj zejdą i że ukażą się nam naszym oczom takie piękne widoki. Jak wychodziliśmy tam z tego noclegu, gdzie mamy, to jeszcze deszcz padał i ta pani właścicielka: a co was, pogoda nie zraża? Nie, bo ja w głębi tak serduszka wiedziałam, że te chmury, że ta mgła opadnie. No i teraz zobaczcie, jest słoneczko, a na Kiczorze tam były takie kuźwa widoki. Ja normalnie, widzicie ten uśmiech, widzicie to? Dla mnie to jest po prostu magia i ja tym będę się zachwycać i będę o tym mówić i będę się tym jarać, bo dla mnie to jest to, co ja kocham, naprawdę. Polska jest tak pięknym krajem, jest tak niedoceniana,
A mamy takie miejscowe zarąbiste. Także nic, tylko chodzić i zwiedzać. Ten mi tam zaginął gdzieś z tyłu. Pewnie nagrywa swoje TikToki. Albo jagody żre. No, ale idzie. To jest najważniejsze, że idzie. Mimo bólu daje radę. Co? Dziwne. Co? To się wysłało bez głosu. Ale co? Ten filmik, co Marcin nagrałem. Jak oraz. Smakują? Zajebiste. No. Dobra, już nie pozwy, chodź. Nie, no to obowiązkowo musi być, no bez przesady. To by się nie liczyło, gdyby nie było udokumentowane. Musi być zdjęcie. Film. Powiedz, czy jesteś zadowolona w ogóle. To jest mało powiedziane. Ej, to jest poważny kanał. Tu się nie przeklina. To jest mój kanał, ja mogę robić na tym kanale co ja chcę. Jo? Tak. Nawet się będę za chwilę rozbierać. No to zapraszamy. Dobra, wystarczy. Zostaw w domu. Wyłącz. I lost too much, that's why I don't celebrate my birthdays. I lost too much, that's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. Schodzimy czarnym szlakiem. Jak wiadomo, czarny jest najmniej atrakcyjny i najkrótszy, ale też jest bardzo stromy i po prostu zaczynają to odczuwać moje kolana, dlatego idę powolutku na małymi kroczkami. Ale powiem wam, lepiej wolę podchodzić niż schodzić właśnie ze względu na kolana. No wtedy się od razu odzywają, a podejście jest naprawdę... Nie, no nie widać. Ale jest strome. No, udało się. Prawie 17 km. Udało się nam dzisiaj pyknąć. W czasie około 7 godzin, ale liczymy to razem z przystankami samego marszu, było gdzieś z 5 godzin. A cała dzisiejsza wycieczka zajęła nam właśnie około 7 godzin. Także właśnie się wbijamy do autka i lecimy odpoczywać. Jesteśmy w pokoju. Ja generalnie jestem zmęczona,
ale było zajebiście. Piękne widoczki i teraz jak wracaliśmy, to widzieliśmy kawałek Tatr, ale był za chmurami, ale tak się troszkę przebijało. Także liczę, że jak pójdziemy na Lubań, to będziemy mogli je dostrzec. W każdym razie czekajcie na kolejny odcinek, bo w następnych odcinkach mamy zwiedzanie zamku w Czorsztynie, zaporenie w Nidzicy i inne ciekawe smaczki. Także oglądajcie kolejny odcinek, a dzisiaj Wam mówię, na razie, do zobaczenia!